Witam Państwa, Robert Dziemba, redakcja miasta Kobrze.pl i z nami starosta kobrzeski Tomasz Tamborski, ale dzisiaj w roli polityka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Polityka, obserwatora, wyciągającego wnioski. Uczestnika, tak? Wczoraj chciał Pan zadać ile? 100 pytań na debacie? No, 100 nie, natomiast sama debata, myślę, że będzie miała troszeczkę inny charakter, tak? Sprowokowała mnie pójście na niebo, sprawy gospodarcze są mi zawsze bardzo bliskie. Natomiast sądziłem, że będzie można zadawać pytania konkretnym kandydatom, a te pytania były zadawane konkretnemu kandydatom. Po czym wszyscy oddać odpowiadali, a było ich 5. No nie ukrywam, że to było dużo czasu przed końcem drugiej godziny. No musiałem już opuścić, miałem na 19 zaplanowane jakieś tam inne swoje sprawy. Udało mi się zadać tylko jedno pytanie, na które nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi dotyczącej tej sytuacji, w której kandydat numer 4, w tym przypadku był to kandydat PiS-u, Maciek, nie chciał, bał się być może powiedzieć, jaka lokalizacja na nową kompostownię w samej miejscowości Kobrze. Bo ja dzisiaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, to mnie bardzo prostą sytuację, tak? Jeżeli on mówi, że najpierw będzie rozmawiał z wójtami w tym zakresie dotyczącym lokalizacji nowej kompostowni, to ja mówię, że wójtowie albo okłamują jego, albo okłamują swoich mieszkańców, tak? Bo już widzę sznury ludzi, tak? Którzy biegną i krzyczą, tak, my chcemy tą kompostownię u siebie, tak? Rozpatrywane są w takim razie dwie gminy, gmina Kołobrzeg. Przypomnę, że kompostownia już w gminie Kołobrzeg jest, więc jakie jest sens przenoszenia z jednego miejsca na drugie? I druga lokalizacja wskazywana na gmina Siemyś i zapewniam Państwa, że żaden z mieszkańców tej gminy na to się nie zgodzi. Żadnej gminy się nie zgodzi, więc w tym momencie albo wójtowie okłamują pana Bejnarowicza, albo okłamują w tym momencie i mówią nieprawdę. Ale gdzieś trzeba o tym pomyśleć, tak? Bo taka postawia w tym miejscu nie może być. Okej, tylko w takim razie pytam, w którym miejscu? No bo w tym momencie wskazywana jest trzecia lokalizacja mówiąca o mieście Kołobrzeg, no i pytam. No dobrze, ale mamy dzisiaj, panie starosto, ale mamy dzisiaj pana kolegę Janusza Gromka, który miał 12 lat, żeby ten problem rozwiązać. Dlatego, panie redaktorze, ja uważam w ten sposób. Jeżeli w tym miejscu będzie funkcjonowała już do końca oczyszczalnia ścieków, tak? No będzie, bo i nie przeniesie. Bo nie sposób tą oczyszczalnię ścieków to będzie w żaden sposób przenieść, to kompostownia wymaga modernizacji. I proszę mi wierzyć, pracując kiedyś, będąc dyrektorem ziemi miejskiej, większym źródłem, a może tak naprawdę jedynym źródłem tego odoru, to jest oczyszczalnia ścieków. Więc stworzyliśmy tam, w tym miejscu, pewien zespół, tak, dotyczący funkcjonowania. W tamtym momencie jeszcze bardzo odległy, bo przecież oczyszczalnia to jest okres chyba stuletni, jak nie większy, kiedy ta oczyszczalnia tam funkcjonowała. I w sposób naturalny te dwa zakłady kiedyś funkcjonowały chyba nawet jako jeden zakład, jak dobrze pamiętam, taka historia była. Więc warto tutaj pomyśleć o modernizacji kompostowni, a nie mówienie o tym, że majątek kilkunastu milionów złotych, może kilkudziesięciu, należy zrównać ziemią, to co mówi PiS. No bo takie słowa ze strony PiS-u padły. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że są tam zainwestowane środki unijne, właśnie, i obowiązuje trwałość. Niech pan powie, bo może pan wie, tak, to swoją drogą, tak? Są tam zrealizowane inwestycje. Inwestycje, one muszą funkcjonować, bo w tym przypadku trzeba będzie oddać te środki wraz z odsetkami. Dlaczego nie mówi się o oczyszczalni ścieków, pana zdaniem, tylko mówi się o kompostowni, skoro wiemy, że kompostownia nie śmierdzi? Znaczy ona może gdzieś tam... Ona ma tylko, proszę Państwa, tego typu zakłady, jak kompostownie w Skandynawii, w Austrii, są zakleszone w środku miasta, w centrach miasta i są sposoby bardzo proste dotyczące odizolowania tego zapachu i to nikomu nie przeszkadza. Natomiast no, stało się tak troszeczkę modne w tym momencie. Parę osób mówi o tym, że trzeba to przenieść, tylko pytanie gdzie? Ja uważam, że skoro kiedyś funkcjonował to jeden zakład i jest jeszcze możliwość zarobienia generalnie i na osadach ściekowych, tak, i na kompoście, który jest tam produkowany i właściwie jest odkładany, nam się swego czasu, panie dyrektorze, udało zrobić rzecz kapitalną, kiedy dokonywaliśmy rekultywacji składowiska na Janiskach. On jest już chyba od 6 lat. Nie, tak? Spokojnie. To jest okres, zaraz panu powiem, 8-9 lat zamknięte, tak, dokładnie. To wtedy nam się udało cały ten kompost wykorzystać gospodarczo właśnie na tak zwaną warstwę żyzną tej czapy, tej wielkiej takiego kopca. Natomiast dzisiaj ten kompost jest w dalszym ciągu odkładany. Natomiast połączenie kompostu i osadów, z tego może powstać bardzo ciekawy produkt. Tak? Dlatego warto w tym momencie to mieć w tym miejscu. Natomiast mówienie o tym, że wynieśmy ją gdzieś tam daleko poza Kołobrzeg, koszty są potworne, to samochody bezpylne, czyli śmieciarki będą musiały jeździć tam i robić. Natomiast już mówienie o tym, co robi PiS, żeby zrobić małe takie kompostownie, małe takie punkty zbiórki selektywnych odpadów w lokalizacji miejskiej. Widzę tutaj na przykład takie miejsce, niech pan Bejnarowicz wskaże, w samym centrum, kwarta ulicy Rzecznej, Wąskiej i Budowlanej. Gdzie byś w takie coś miejsce można było zrobić?
no to już jest, powiedzmy, mały absurd. Wróćmy do Pana spraw. Jak tam proces z Panią Aściukiewicz? Panie redaktorze, mamy godzinę 11, tak? Mniej więcej. W dniu wczorajszym wpłynęło zażalenie do Sądu Okręgowego w Koszalinie, tam gdzie ta pierwsza instancja się miała miejsce. I sytuacja jest taka, gdzie to zażalenie będzie rozpatrzone w trybie niejawnym, czyli nie ma możliwości, byśmy tam pojechali, czy to jest ja osobiście. I to musi się stać dzisiaj do godziny 14, dlatego że w piątek, kiedy mieliśmy tą sprawę o godzinie 14, te postanowienia zostały podpisane przez mojego pełnomocnika, czyli od tego momentu się liczą te 24 godziny, wyłączając oczywiście okres weekendu, no bo w tym momencie te sądy nie pracują. Zakładam, że dziś koło godziny 14, może 14.30, tą wiedzę dotyczącą rozpatrzenia tego zażalenia będę już znał, tak? Czy na pewno dzisiaj? Musi to się dzisiaj stać. Przepis mówi o 24 godzinach, nie ma tutaj żadnej możliwości odstępstwa. Wszystkie strony są poinformowane. My otrzymaliśmy również odpowiedź tutaj ze strony pani Aściukiewicz, od jej pełnomocnika prawnego. I no, spokojnie czekamy, tak? Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, wykazane podczas tamtej ponadgodzinnej sprawy, wydaje mi się, że mogę spokojnie czekać do godziny 14. To przejdźmy jeszcze do spraw politycznych, panie starosto. Konwent Wójtów miał ostatnio prezentację kandydatów do powiatu, bo Konwent Wójtów startuje do powiatu. I co pan sądzi o tych kandydatach? To sojusznicy Platformy Obywatelskiej? W dniu wczorajszym podczas debaty padło jedno znamienne zdanie. Chciałem o to dopytać kandydata PiSu. Niestety miałem możliwość tylko zadania jednego pytania i to jeszcze o charakterze gospodarczym. Pytałem właśnie w zakresie dotyczącym kołobrzeskiej kompostowni. Padło takie zdanie, jak my z Konwentem Wójtów wygramy te wybory. Co by oznaczało w tym momencie, że formalnie albo nieformalnie jakieś takie porozumienia w tym zakresie istnieją. Potwierdził to w dniu wczorajszym słowami pan Maciej Bejnalowicz, co zresztą można na pana portalu w którejś tam minucie, myślę, że będzie to około 90 minuty, odsłuchać. Tak? Takie zdanie padło, co jakby no, wskazuje na tym, że te rozmowy się toczą. Natomiast powiem tak szczerze, patrząc na niektóre nazwiska, które funkcjonują szczególnie w mieście, na jedynkach, jeżeli chodzi o Konwent Wójtów, naiwnością, głęboką naiwnością, i to podkreślam ze strony panów wójtów, jest to, że oni później, gdyby te osoby stały się radnymi powiatowymi, będą mieli wpływ na to, co ci radni będą robili. Zawsze funkcjonuje zasada pewnego klubu, pewnego postanowienia, tak? Pewnych wspólnych kierunków, uzgadniania sposobu na przykład głosowania, bo na klubach się to robi. Nie wierzę w to, że te osoby, gdyby stało się tak, że będą radnymi powiatowymi, ci, którzy ich na te miejsca delegowali, czyli panowie wójtowie, będą mieli w przyszłości jakikolwiek wpływ na to, co się w tej radzie będzie działo. Tutaj myślę, że, no powiem to z przykrością, pewna naiwność polityczna wystąpiła, a być może, panie redaktorze, a być może sytuacja taka, w której pewne rzeczy jakby nakazano, tak? Bo co do jednego nazwiska, wszyscy wójtowie mówili generalnie absolutnie nie. Ja nie chcę go ujawnić, dlatego że byłoby to może nieeleganckie w stosunku do tej osoby, a później nagle okazało się, że ta osoba znalazła się tutaj jako jedynka. Wcześniej, panie redaktorze, kandydując do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. No to są ciekawe rzeczy, ja akurat wiem, o kim pan mówi, natomiast prawda jest taka, że wójtowie mówią, że po prostu mają dość Platformy Obywatelskiej, która nie realizowała żadnych interesów z wójtami, nie współpracowała. Może się pan do tego odnieść, bo to ostatnio on mówił nawet chyba burmistrz Gostyna. To jest akurat ta osoba, która ze strony powiatu najwięcej otrzymała, tak? Bo przypomnijmy potężne inwestycje, ulica Lubkowicka, tak? To właśnie Platforma w tym momencie w mojej osobie była przedstawicielem. To, panie redaktorze, ulica Karlińska zakończona w tym roku, tak? To, panie redaktorze, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dał pieniądze na obwodnicę, czyli flagową inwestycję drogową, jeżeli chodzi o gminę Gościno, czyli obwodnicę samej miejscowości Gościno, no, która z racji na tam różne zdarzenia toczyła się dosyć długo, ale ostatecznie została oddana i chyba jest to kapitalne rozwiązanie. Więc akurat no, w tym przypadku no, jakby trochę więcej powściągliwości, tak? Inna gmina naprawdę otrzymała sporo, mam tu na myśli na przykład gminę Rymań, cała ulica od droga od Gorawina do drogi krajowej 6, sumarycznie 12 milionów złotych. Czy to jest mało?
No to są budżety w przypadku niektórych gmin inwestycyjne wieloletnie, tak? Gmina Siemyś, tak? Chodnik w Białokurach, tak? Wykonany i zakończony. Ulica Szkolna w Charzynie. Ulica Szkolna ponad 8 milionów złotych. Znając sytuację tego typu, że tam budżet inwestycyjny tej gminy opiewa nie w milionach, tylko co najwyżej w setkach, a może dziesiątkach tysięcy złotych, no to jest przecież szczał niesamowity. Tak mówię tutaj o ostatnim okresie, tak? Więc naprawdę nie do końca tej sytuacji rozumiem. Mówienie też o tym, panie redaktorze, że celem jest na przykład wspólna polityka dotycząca opłat za wodę. To tutaj w tym momencie trzeba mieć radnych w mieście, a nie w powiecie, tak? Bo przecież to nie... Trzeba mieć prezydenta, tak? Czy też wspólna polityka dotycząca gospodarki odpadami. Przecież zadania własne powiatu to nie jest gospodarka odpadami i zaopatrywanie mieszkańców wodę. Tu jest kwestia też tego typu, która jest poruszana na zasadzie takiej, że oczekiwania są takie, aby ceny za wodę w tym całym subregionie były takie same, czyli łącznie na przykład z gminą Sławoborze, bo do tego Sławoborze jest również podłączona do kołobrzeskich wodociągów, tak? Okej, co do ceny wody, to jest takie troszeczkę mydlenie oczu, tak? Dlatego, że cena wody, mówią o jednej stawce, natomiast tu nie chodzi o cenę wody, to chodzi o cenę ścieków, tak? Dlatego, że zasada przyjęta jest tego typu, że cena wody powoduje to, że za ścieki płacimy razy dwa. Tak jest przyjęte to w metodologii wyliczenia ceny. I tylko, panie redaktorze, tu nie trzeba być wielkim ekonomistą, ani inżynierem. Jaki jest koszt dostarczania ścieku, nie wiem, z tego budynku na oczyszczalnię, gdzie naprawdę spływa grawitacyjnie, tak? Czyli nie musi być w żaden sposób wymuszona. A jaki jest koszt dostarczenia tego ścieku do unieszkodliwienia z miejscowości Sławoborze, gdzie trzeba mieć po drodze kilkanaście pompowni ścieków, które muszą być wbudowane, muszą być zamortyzowane i oczyszczalnie ścieków, nie oczyszczalnie przepompowni i zasilane prądem. Więc zanim ten, powiedzmy, ściek ze Sławoborza dopłynie, to jest najczęściej kilka dni, bo tyle to trwa, a koszty jego dostarczenia są znakomicie większe niż miejskie. Ale w 2006 roku mówiono o wspólnej cenie. Wspólna taryfa. Ale kto tak mówił? No, proszę zobaczyć zapisy w dokumentach zbiorczych, kiedy podchodzono do porozumienia. Panie doktorze, ja na to patrzę... Wymuszonego przez wojewodę ówczesnego spisu. Okej, ale no jeżeli będziemy taryfy kształtowali na podstawie wymuszenia, no to jest jakby sens. No tak ustalono. To panie doktorze, dzisiaj Sieradzki w sądach podnosi i wygrywa. To wie pan, to trochę przyjemna sytuacja, jak, nie wiem, swego czasu przyjeżdżał sekretarz, tak, jakiś tam w latach 50-60 mówi, jutro kiełbasa ma kosztować 12 zł. Tak? To tak wygląda. I nikt nie patrzył na ekonomię, tak, że koszt produkcji tej kiełbasy ma ten, no bo zapotrzebowanie społeczne było tego typu, że kiełbasa ma kosztować 12, a kaszanka na przykład 4, bo takie jest zapotrzebowanie społeczne, tak. Funkcjonowały PGR-y, do których wszyscy dokładaliśmy, bo żaden z tych PGR-ów nie był rentowny, tak, no ale musiało to funkcjonować. No jeżeli tak chcemy to budować, no to jest trauma. Panie starosto, to jeszcze króciutko podsumowanie kampanii wyborczej. Jak pan uważa, to dobra kampania wyborcza, słaba kampania wyborcza? Jakie pan ma swoje zdanie? Panie redaktorze, no ona jest różna. Dla mnie ona miała też ten charakter dosyć przykry, tak, dotyczący konieczności pójścia do sądu. Ja nie jestem osobą, która uwielbia chodzić do sądu, tak, ale kiedy jest do tego zmuszana, no to musi chodzić, bo gdybyśmy na tego typu sprawy nie zareagowali, to tak jak powiedziałem to parokrotnie z całą odpowiedzialnością, to powtórzę, w pewnym momencie moglibyśmy chodzić w koło brzegu i bezkarnie do każdego mówić, ty złodzieju, tak, i nie powodowałoby to żadnych skutków. Spotkały też mnie jakieś tam przykrości dotyczące niszczenia moich materiałów wyborczych. Pocięto to nożem, pan już nawet napisał, że kampania rozpoczyna się. No, idzie na noże. Idzie na noże, więc tak to wyglądało. Większych zdarzeń no, nie obserwowaliśmy. No, część materiału została zniszczona i jest bardzo duża presja dotycząca odwiedzenia mieszkań. Chodzą ludzie w kanacie po mieszkaniach. Nie ukrywam, że niektórzy mieszkańcy chyba są już tym troszeczkę zmęczeni. Spotykamy sytuację, że klatki, okolice skrzynek pocztowych są wypełnione właściwie różnej maści ulotkami. Tych ulotek jest naprawdę wiele. No, ale to też powoduje... Jedną radną piesą. Tego nie wiem. Ojej, to szalenie idzie, współczuję. To, chociaż, znaczy nie trafił w lotkę, A może pies myślał, że podaje coś do zjedzenia, tak, i chwycił tą lotkę. No, są mieszkania i rzeczywiście te psy, ja też miałem przyjemność przecież odwiedzić wiele mieszkań tutaj, no i w dwóch przypadkach, no to też trochę zimny pot mi obieg tutaj poleciał po plecach, bo w jednym przypadku otworzyła pani, a na początku ukazała się głowa wielkiego owczarka niemieckiego, tak, bez kagańca, więc no nie ukrywam, że te trzy kroki od razu wszyscyśmy się wycofali. To przynajmniej wszyscy wiecie, co czy
pracują listonosze. Do tyłu. No tu rzecz, pamiętam, że tu rzeczywiście teraz można sobie uświadomić, na czym polega dramat pracy listonosza, a już zupełnie, że tak powiem, wiejskiego listonosza, gdzie... Jakich ty psy jeszcze nie lubią. Gdzie psy są właściwie w każdej zagrodzie, tak? Bo w większości gospodarstw tych wiejskich pies funkcjonuje i bardzo często lata bez uwięzi swobody, tak? Więc tutaj zaczynam rozumieć dramat pracy listonosza. Co do dalszej kampanii? No mamy jeszcze dzisiaj wtorek, środa, czwartek, piątek. Od piątku 24 obowiązuje cisza wyborcza. To, co mówię dzisiaj, w mojej opinii, będzie druga tura, jeżeli chodzi o wybory prezydenta. Co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości. Widzę sporą nerwowość w sztabie PiS-u, co jakby sygnalizuje to, że być może wiedzą na podstawie, nie wiem, przeczucia, może jakichś innych danych matematycznych, że tu jest sytuacja trudna i rzeczywiście, patrząc na to, Kołobrzeg no nie jest miejscem stworzonym dla PiS-u, tak? Tutaj nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Rozmawiając z wieloma osobami, tak? Każdy wskazuje na to, że każdy kandydat jest lepszym kandydatem niż kandydat PiS-u, tak? Te standardy, które pokazano do tej pory, tak? Bardzo złe, tak, niszczenie sądów, tak, w tym zakresie, niszczenie konstytucji. Ja zawsze powtarzam sytuacje tego typu, że te wszystkie błędy będą kiedyś, jakby powiem w ten sposób, zweryfikowane, tak. I to nikomu bardziej, jak PiS-owi, powinno zależeć na tym, żeby sądy były niezawisłe, bo być może będą potrzebne, tak. Właśnie sądy niezawisłe do tego, żeby ocenić to, co się wydarzyło. A skoro o naszej sytuacji w Polsce mówi się już nie tylko w Polsce, w Europie, tak, na świecie, gdzie sądy regionalne mają wątpliwości, czy na przykład kogoś przekazać, jakiegoś osobę złą do Polski, bo mają wątpliwości, czy spotka go to uczciwy proces, i to są sądy nie, powiedzmy, centralne, krajowe w poszczególnych krajach, ale takie regionalne, tak, które obejmują sytuację dotyczącą danego obszaru, i tu są te wątpliwości na tym etapie, no to wieje trwogo, panie redaktorze. No i sądy jeszcze muszą zatwierdzić wybory, wynik wyborów. To też jest własne i też no, dużo ludzi jakby wskazuje na to, że pewne działania może nie mają charakteru przypadkowego. To ciekawe. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że obudzimy się w normalnej Polsce za tydzień. To, co najważniejsze, o co wszystkich apeluję, frekwencja, tak? Wybory są najważniejsze frekwencją, tak? Mnie bardzo irytuje, nie ukrywa, sytuacja taka, w której przychodzi do mnie ktoś i mówi: OK, coś tam jest źle, nie zrobione, lepiej, gorzej. Ja mówię: a byłeś na wyborach? Nie, bo mówię: no to do kogo masz pretensje teraz, tak? O wiele chętnie zawsze się rozmawia z tymi osobami, które aktywnie biorą, a ta aktywność, proszę, nie wymaga właściwie żadnego wysiłku. To jest niedziela, do lokalu wyborczego jest najczęściej nie dalej niż 5 minut spacerem, wziąć dowód osobisty, zapakować rodzinę, wszystkie papiery, oddać głos na najlepszych i temat jest zamknięty. To dajmy głos na najlepszych. Proszę Państwa, naszym gościem był starosta Tomasz Tamborski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.